Marcin raczył mnie poczęstować swoim robust porterem. Tutaj mam informację na temat tego piwka. Zasyp tutaj mamy słody pale ale, wiedeński, płatki jęczmienne, czekoladowy ciemny 1200, karmelowy 600, pszenica prażona. Chmiele East Kent Goldings, Fuggles, drożdże US 05. I to jest te piwko z kapselkiem w czarnym kolorze, które będzie tutaj nalewane do Crafty Beer Weeka. A w piwie z kapselkiem czerwonym będziemy je nalewać do Alchemista. Jest to dokładnie te same piwo, ale tutaj dodatkowo trzymane z płatkami czereśni przez 2,5 tygodnia. No, ciekawy jestem. Właśnie specjalnie chciałem sobie te dwa piwka porównać, żeby zobaczyć, jaki wkład te płatki czereśni tutaj w tych piwach właśnie wyniosły. Co one ciekawego wyniosły. Więc od razu obydwa otworzę, żeby móc w aromacie rozpoznać. To jest bez płatków, to jest z płatkami. Bez płatków. Słodowość, solidna słodowość. Słodko, nuty palone, prażone, takie przypiekane. Bardzo przyjemnie. Zobaczymy, czy tutaj te płatki czereśni rzeczywiście są. Tutaj muszę przyznać szczerze, że tutaj nic, kurczę, nie wyczuwam, nie wiem. No tutaj z tej butelki z płatkami niby nic nie czuję. No z tej tutaj ta prażoność, słodowość ewidentnie wyraźna. Mam nadzieję, że ze szklanki będzie lepszy. A aromacik, tak więc najpierw polejemy piwo z płatkami. Mam nadzieję, że ze szkła będzie lepszy aromacik, bardziej intensywny. No teraz aromacik jest wyczuwalny. Też jest słodowość, słodko. Nuty tak jakby z whisky kojarzą się, tak jakby było te piwo leżakowane w beczce po whisky. Lekka wanilia gdzieś tam. Czereśni, muszę przyznać, nie za bardzo wyczuwam. No, ciekawe. Piwo bez płatków. Zdecydowanie ciemniejsze mi się wydaje. Pod światło. No nie, może nie zdecydowanie, ale troszkę ciemniejsze i troszkę bardziej nagazowane. Jak widzicie, w piwie z płatkami piana była niezbyt obfita, praktycznie znikła już. Tutaj piwo z płatkami praktycznie znikła już. A tutaj widzicie, piana jest no wprost cudowna, drobnopęcherzykowa, bardzo fajna w takim żółto-brązowym kolorze, w bardzo przyjemnym. Ale zapach też jest zajebisty. Rzeczywiście różnica w aromacie ewidentna jest. Te jest bardziej
czekoladowe, bardziej takie słodkie, bardziej takie jakby mleczne. A te? Te jest bardziej wytrawne takie, bardziej whisky przypomina troszkę wanilię. Tak więc no, w zapachu naprawdę dwa różne piwka, jak będzie w smaku. Te płatki jęczmienne tutaj naprawdę robotę zrobiły zajebistą. Piwo jest aksamitne, delikatne, takie normalnie. Prażoność, paloność taka przyjemna, nuty opiekane, zdecydowanie słodowe. Piwo, chmiele niezbyt, a praktycznie w ogóle nie wyczuwalne, więc jest to wersja nachmielona tak, aby te chmiele nie były tutaj, nie odgrywały tak jakby pierwszych skrzypiec. Goryczka słaba, piwo na finiszu pół wytrawne, powiedziałbym, a może czyli pół wytrawne w kierunku słodkiego raczej. Ale jest niebywale pijalne, no. Naprawdę wchodzi super. No, mistrzostwo świata. A zobaczymy teraz, jak będzie w piwie z płatkami. Tutaj naprawdę w tym piwie z płatkami trzeba doszukiwać się wszystkiego. W smaku tak samo jest. W porównaniu z tą edycją to te piwo tak trochę pustawe w smaku, wydaje mi się. Nie ma nawet tego przyjemnego efektu tych płatków jęczmiennych. No stary, no nie wiem. Kurwa. O ile w zapachu słabym, bo słabym, ale coś się da znaleźć jeszcze, to tak już w smaku ciężko, kurde, cokolwiek znaleźć, ci powiem. Zdecydowanie więcej aromatów i smaków tutaj w tym bez tych płatków jest.
Tutaj to już to czuć. Słodowość. A tutaj właśnie, kurczę... No jak to jest? Przecież to są dokładnie dwa te same piwa, a jednak różnią się zdecydowanie. Myślałem, że te z płatkami będzie dużo lepsze niż te, które nie ma płatków, ale no trzeba przyznać, że te bez płatków zdecydowanie lepsze jest, bo w tym tutaj naprawdę ciężko jest cokolwiek w smaku znaleźć, ażeby w zapachu coś znaleźć, to rzeczywiście długo trzeba naszukać, nie? No niemożliwe to jest, skoro niemożliwe. No teraz już coś może lepiej. To jest z płatkami. Kurczę bele, ty, takie jaja. Czereśni nie wyczuwam tutaj, ni chuja. Te nuty drewniane rzeczywiście są. One właśnie taką leciutką nutą w wanilii objawiają się tutaj, jakieś takie malutkie akcenty z whisky kojarzące się. No jakaś zaczyna pojawiać się coś słodkiego, bo tak te piwo było takie wodniste, bez wyrazu jakiegoś, ale zaczyna coś po lekkim ogrzaniu, coś zaczyna wychodzić w smaku. Może tam leciutkie czereśniowe nuty, ale to tak leciutkie, że strasznie ciężko jest znaleźć je. Więc wydaje mi się, że ja nigdy jeszcze piwa z płatkami nie ważyłem, ale tutaj wydaje mi się, że trzeba by było tych płatków znacznie, znacznie więcej wrzucić. No i 2,5 tygodnia. No, specjalistą nie jestem w tym, ale ja bym tak z miesiąc, może do 3 miesięcy nawet z tym drzewem potrzymał, żeby to tak fajnie weszło w piwo. Kurczę, no ciekawe. Moim zdaniem, no tutaj to jest wszystko, kurczę. Ta jedwabistość, aksamitność, no kurde, jest zajebiste. Więc Marcinie, mój kochany, muszę powiedzieć ci, że sam jestem zaskoczony. Zdecydowanie myślałem, że piwo z płatkami czereśni będzie zdecydowanie lepsze. A tutaj wychodzi jednak po przeprowadzonym teście, że jednak klasyczny robust porter bez płatków zdecydowanie tutaj zwycięstwo. Zdecydowanie.